O czym nie myśli większość ludzi podczas hossy, czyli kilka sposobów na cash flow na kryptowalutach. Cześć, z tej strony Piotr, witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, mianowicie o tym, o czym większość ludzi nie myśli na rynku kryptowalut i to właściwie nie tylko podczas hossy, ale także podczas bessy. Mianowicie chodzi tutaj oczywiście o generowanie pozytywnego przepływu finansowego, czyli o tak zwanym cash flow. Dzisiaj witam Was z drogi na szczyt na Skrzyczne. Dzisiaj z rodzinką właśnie tutaj zaczęliśmy małe wspinanie i w tej drodze na ten szczyt będziemy rozmawiać właśnie o tym, w jaki sposób taki cash flow wygenerować i dlaczego jest to tak mega, mega istotne. Skąd w ogóle jednak pomysł na to wideo? Ano dlatego, że dzisiaj rano dodałem post na moim Twitterze, gdzie napisałem, że miałem dzisiaj naprawdę straszny, ale to straszny koszmar. Mianowicie śniło mi się, że musiałem pracować przez 40 lat, przez 8 godzin dziennie, po to tylko, żeby wziąć kredyt na mieszkanie i na koniec liczyć na emeryturę od państwa. I obserwując komentarze osób, które odpowiedziały na ten post, po prostu byłem zdumiony tak naprawdę w jakim kraju, w jakich czasach może raczej żyjemy. Dlaczego? Ponieważ naprawdę większość osób po prostu przyznaje ten fakt, że jesteśmy w głębokim czarnym lesie, żeby nie mówić tutaj innego brzydszego słowa. Jednak pytanie jest, czy na pewno i skąd w ogóle się wzięła taka mentalność, aby mówić faktycznie, że większość ludzi musi dokładnie działać w tym systemie. Być może i musi, być może nie, jednak tutaj pytanie jest oczywiście do Ciebie, czy Ty faktycznie musisz i co ewentualnie mógłbyś zrobić, aby swoją sytuację poprawić. Mam nadzieję, że wszystkie wskazówki, które dostaniesz w tym materiale, pomogą Tobie postawić przynajmniej Twoje pierwsze kroki co do tego, aby po prostu wygenerować cash flow, który być może w przyszłości pozwoli Tobie zrezygnować z Twojego obecnego zajęcia i samemu zadbać zarówno o swoją emeryturę, jak i o swoją przyszłość. Gotowy? Zaczynamy. Zanim jeszcze zaczniemy, jeżeli uznasz, że w tym wideo znajdziesz dla siebie wartość, oczywiście zostaw łapę w górę. Jeżeli uznasz, że tutaj wartości żadnej nie ma, po prostu zostaw łapę w dół. Tak czy siak, jeżeli interesuje Ciebie temat kryptowalut, pomyśl o tym, aby subskrybować ten kanał, ponieważ tutaj znajdziesz najnowsze informacje właśnie ze świata krypto, ze świata Bitcoina, ale także znajdziesz mnóstwo poradników, w jaki sposób poruszać się po tym rynku i przede wszystkim zrozumieć, dlaczego warto tutaj zostać długoterminowo. Dlaczego jednak w ogóle poruszam ten temat? Ano dlatego, że sam jakieś 8-9 lat temu żyłem dokładnie w takim samym przekonaniu, że jedyne co mnie czeka to po prostu praca, kredyt po prostu i później emerytura. Jednak w moim życiu to akurat książki i szkolenia były tym takim zapalnikiem, takim elementem spustowym, który pozwolił mi po prostu zacząć inaczej myśleć i przede wszystkim zacząć stawiać swoje pierwsze kroki w innym kierunku niż ten, który jest wytyczony przez większość ludzi. I dzisiaj mam nadzieję, że ten materiał będzie dokładnie dla Ciebie takim zapalnikiem i przede wszystkim pomoże Tobie zrozumieć, dlaczego cash flow jest dużo ważniejszy niż zyski kapitałowe. Także lecimy. Zacznijmy od tego, że większość ludzi na rynku kryptowalut jest w ogóle po zyski kapitałowe. Nie jest typu cash flow, jest po zyski kapitałowe, więc bardzo istotne jest, żeby każdy zrozumiał, czym tak naprawdę są zyski kapitałowe i jakie są różnice między tym, a właśnie przepływem finansowym. Więc jeżeli chodzi o zysk kapitałowy, jest to po prostu zysk na Twoim kapitale, więc jeżeli kupujesz jakąś rzecz, jakieś aktywo A, potem to sprzedajesz po wyższej cenie, masz tutaj różnicę pomiędzy ceną zakupu i ceną sprzedaży i to jest po prostu Twój zysk na Twoim kapitale, czyli zysk kapitałowy. Jednak musisz wiedzieć, że dalej jest to tak zwany dochód aktywny. Za każdym razem, żeby taki wygenerować zysk po raz kolejny, będziesz musiał zrobić za każdym razem kolejną taką transakcję. Jeżeli chwilę zastanowisz się i pomyślisz, tutaj znajdziesz bardzo dużo podobieństw między właśnie takim zyskiem kapitałowym po prostu a Twoją pracą, czyli za każdym razem musisz coś zrobić, żeby po prostu otrzymać wynagrodzenie. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut, ludzie tutaj przychodzą po co? Żeby zarobić dużo i bardzo szybko. Prawda czy prawda? I oczywiście nie ma nic w tym złego. Jednak musisz wiedzieć, że wciąż większość ludzi nie ma odpowiedniej mentalności, aby później takie zyski dla siebie utrzymać. Moim zdaniem, jeżeli faktycznie masz tutaj jakieś zyski, warto pomyśleć o tym, żeby wykorzystać te pieniądze, ano do tego, aby zaczęły one generować Tobie cash flow, czyli żeby zaczęły Tobie generować przepływ finansowy bez udziału Twojej pracy, bez udziału Twojego czasu i po prostu stricte robisz po prostu wyniki na swoim kapitale. I to właśnie nazywamy cash flow, czyli przepływ finansowy. Oczywiście praca też nam generuje cash flow, jednak to jest tak zwany cash flow aktywny. Natomiast mamy coś takiego jak cash flow pasywny i właśnie na tym w tym wideo dzisiaj się skupiłem. Bo tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym, żeby się wyrwać z tego systemu, w którym funkcjonuje większość ludzi, potrzebujesz mieć cash flow pasywny. Więc jeżeli chodzi o zyski kapitałowe, jest to oczywiście też cash flow aktywny, jednak nie tego tutaj szukamy. Jeżeli chodzi o cash flow pasywny, jest to taki, gdzie wykorzystujesz swoje pieniądze do tego, aby generowały Tobie więcej po prostu przychodów bez Twojego udziału i bez Twojego czasu. Koniec końców, prawda jest taka, że większość ludzi, nawet jeżeli zarobi na tym rynku, to te pieniądze po prostu bardzo szybko straci lub bardzo szybko przepuści. Jeżeli myślisz, że to nie jest prawda i że faktycznie Ty jesteś tą wyjątkową osobą, która poradzi sobie powiedzmy z tymi setkami tysięcy czy z milionami, które ewentualnie
potencjalnie na tym rynku naprawdę można zarobić, to powiedz, jakim cudem większość osób, właściwie 95% osób, które wygrywają na loterii, w ciągu 5 lat tracą swoje miliony. Prawda jest taka, że większość ludzi nie docenia tych małych kwot, które tak naprawdę mogą bardzo, ale to bardzo pozytywnie wpłynąć na życie większości ludzi. W Polsce 2, 3, 4 tysiące dochodu pasywnego praktycznie jest, jak to się mówi po amerykańskiemu, life changing. Więc być może warto potraktować kryptowaluty nieco bardziej długoterminowo i nieco bardziej rozsądnie, ponieważ jak już wiesz, lub być może jeszcze nie wiesz, albo przynajmniej nie przyjmiesz tego do świadomości, dla większości ludzi, nawet jeżeli zarobią tutaj pieniądze, to i tak będzie tylko krótkoterminowa przygoda, która tak naprawdę nie wpłynie w ogóle na ich życie. No okej, ale jeżeli faktycznie myślisz, że ty jesteś tym jedynym i jednym wyjątkiem, to mam dla ciebie takie zadanie, wyzwanie, zabawę. Ja uważam, że wszystko zależy od naszej mentalności. Mam dla ciebie takie wyzwanie, żebyś po prostu wziął, nie wiem ile to dla ciebie jest dużo, 500 zł, 1000, 2, 5, 10 tysięcy złotych i nosi je przez tydzień czasu cały czas przy sobie. Czy to w kieszeni wewnętrznej kurtki, czy to gdzieś w kieszeni w spodniach, jak się będziesz z tym czuł? Komfortowo, czy może niekomfortowo? Moim zdaniem dla większości ludzi będzie to bardzo niekomfortowe wyzwanie. A powiedz dla mnie, ile rzeczy w twoim życiu masz lub robisz, które są dla ciebie niekomfortowe? I tak samo jest z pieniędzmi, tak? Gdzieś tutaj wchodzimy, gdzieś oczywiście gdzieś tutaj do głowy, gdzieś tutaj chodzi właśnie o naszą mentalność. Jednak jeżeli zrobisz sobie takich kilka prostych testów, to po prostu zrozumiesz, dlaczego tak jest i na pewno zrozumiesz, dlaczego większość ludzi, którzy mają nastawienie loteryjne, po prostu tak czy siak w życiu przegrywają. I oczywiście tutaj nie zrozum mnie źle, ponieważ nie chcę tutaj demonizować w żaden sposób pracy, ani w ogóle życia, chociażby z zysków kapitałowych, tak? Jeżeli jesteś inwestorem i to jest twój sposób na życie, jak najbardziej super, tak? Tak samo, jeżeli masz pracę, którą lubisz, tak naprawdę jest dalej super. O co chodzi tak naprawdę w tym materiale, to do czego odnieśliśmy na samym początku. Czy faktycznie musimy żyć w tym schemacie 40 lat pracy, 8 godzin dziennie za kredyt i za późniejszą emeryturę, którą mamy otrzymać ponoć od państwa. Powiem wam, że właśnie dobiliśmy na szczyt 1257 metrów nad poziomem morza. Młody też dał radę. 6 lat, ale pocisnął naprawdę dobrze. Jednak tutaj znalazłem bardzo dużo analogii co do naszej dzisiejszej historii, co do naszego dzisiejszego tutaj wykładu. Mianowicie, idąc na górę, było trzeba się w jakiś sposób przygotować. My się przygotowaliśmy, jak się przygotowaliśmy, jakieś tam buty trekkingowe, jakieś tam ciuchy. Tak jednak mieliśmy ludzi, którzy radzili sobie dużo lepiej od nas, ponieważ mieli te na butach tak zwane raki, a niektóre miejsca były naprawdę mega, mega strome. I jakie tu jest po prostu, jaka tu jest analogia, jakie to są wnioski, ponieważ tak samo właśnie w życiu, tak samo tutaj wchodząc pod górę, jeżeli mielibyśmy tą górę potraktować jako ten nasz główny cel w życiu, czyli powiedzmy dojść do miejsca, w którym ty chcesz być i przede wszystkim wyrwać się z tego właśnie schematu, w którym większość ludzi żyje, to potrzebujesz po prostu odpowiednich narzędzi. My po prostu daliśmy nieco ciała, ponieważ no tutaj było dla nas nieco trudniej i tak samo ludzie w życiu dają ciała po prostu, bo nie znają narzędzi, jakie po prostu mogą wykorzystać. I właśnie teraz przechodzimy do tych narzędzi, czyli do 4 sposobów zarabiania pasywnego na kryptowalutach, które ja osobiście używam i które po prostu funkcjonują i działają. Mam nadzieję, że to będzie dla ciebie ten jeden z tych pierwszych kroków, aby po prostu zacząć budować nieco więcej niż większość społeczeństwa. Po prostu mam wrażenie, że większość ludzi wchodzi pod tą swoją życiową w górę w Adidasach, mega stromą górę i to jeszcze w pełni ośnieżoną. Naszym celem jest oczywiście w tym wideo pokazać tobie, w jaki sposób założyć te raki, żeby po prostu dojść na tą górę dużo, dużo szybciej i dużo, dużo lepiej. Pierwszym sposobem na dochód pasywny na kryptowalutach jest tak zwany proof of stake, inaczej zwany POS, inaczej zwany potocznie stakingiem. I teraz dlaczego w ogóle o tym mówię? Ponieważ wciąż bardzo dużo ludzi zadaje przede wszystkim pytanie, ale co zrobić dalej po hossie? Co dalej zrobić z tymi swoimi zyskami? A co gdyby część tego kapitału właśnie zostawić w kryptowalutach i pozwolić im pracować właśnie tutaj? Na czym to dokładnie polega? Jeżeli kupujesz niektóre kryptowaluty, mogą one po prostu pracować na systemie tak zwanym proof of stake, czyli chociażby jest to Cardano, czyli ADA lub ewentualnie Ethereum. Możesz wziąć część swoich kryptowalut i podpiąć pod odpowiedni algorytm, co nie jest tak naprawdę tak trudne, jak się może wydawać na samym początku, i następnie czerpać korzyści z puli nowo powstałych coinów, tak? Ponieważ jeżeli coiny, które operują na systemie proof of stake, po prostu żeby powstawały nowe coiny, po prostu ty musisz zatwierdzić, czyli zrobić tak zwany proof tego, że masz swoje coiny zamrożone i za każdym razem, kiedy każdego dnia nowe coiny powstają, ty w zależności od tego, ile masz swojej kryptowaluty, po prostu otrzymujesz odpowiednią część nowych kryptowalut, które powstają. Mam nadzieję, że ma dla ciebie sens. Niektóre osoby mogą teraz powiedzieć, ale hola hola, to będą bardzo małe kwoty. Dolar, 2, 5, 10. Tak naprawdę to jest właśnie jeden z tych problemów. Większość ludzi nie docenia tych małych kwot. A pamiętaj, wszystko zaczyna się od pierwszego kroku. Czy to wejście na te góry, czy to po prostu, nie wiem, spotkanie twojej przyszłej partnerki. Zaczyna się od pierwszego słowa, od pierwszego telefonu, od pierwszego SMS-a. Czy chociażby po prostu nauka języka obcego, tak? Zaczyna się od pierwszego słowa. Tak samo na dochodach pasywnych. Także zaczynamy i stawiamy swoje pierwsze kroki od zarobienia pierwszego dolara. I to jest właśnie jeden ze
ze sposobów moim zdaniem bardzo dobry. Pamiętaj jednak, w przypadku proof of stake cały czas jesteś narażony na zyski kapitałowe, ponieważ cały czas ten kapitał, który masz w tej kryptowalucie, że tę kryptowalutę ilość cały czas posiadasz, w każdej chwili możesz ją wypłacić. Dodatkowo masz dużo większą motywację, żeby trzymać te kryptowaluty długoterminowo, co oczywiście, jak wiesz, w przypadku wielu dobrych kryptowalut się sprawdza, bo długoterminowo wiele kryptowalut naprawdę potrafi bardzo mocno wzrosnąć. A jakby tego było mało, jeszcze możesz skorzystać z procentu składanego, więc wszystko, co zarabiasz, możesz z powrotem wrzucać na proof of stake i tym samym mieć coraz więcej coinów. Więc mam nadzieję, że tutaj Ciebie przekonałem, ale przejdźmy do punktu drugiego. Kolejnym sposobem, drugim, moim zdaniem najłatwiejszym, jednak oczywiście te wszystkie cztery rzeczy, które dzisiaj Wam powiem, są to moim zdaniem najłatwiejsze sposoby na to, aby generować zyski pasywne, dochody pasywne na rynku kryptowalut. Tego jest oczywiście dużo, dużo więcej, to się cały czas rozwija, chociażby DeFi, to jednak zostajemy przy tych podstawowych. Więc drugim sposobem jest zdecydowanie używanie pośredników. Nie jest to oczywiście najbardziej rekomendowana opcja, ponieważ tutaj powierzamy swoje środki komuś innemu. Czy to będzie giełda kryptowalut i tutaj wyłącznie, tylko jedynie mógłbym ewentualnie polecić Binance lub innym partnerem może być tutaj aplikacja typu Celsius, czy Swissborg, czy YieldUp, czy wiele, wiele innych, które także są dzisiaj na rynku kryptowalut. Tutaj jednak oczywiście musimy zaakceptować to ryzyko, że trzymamy środki u kogoś innego, więc oczywiście tutaj, kiedy wybieramy partnera, musi to być partner zaufany. Dlatego też, jeżeli mówimy o zaufaniu, zdecydowanie tutaj myślę, giełda Binance może moim zdaniem zasłużyć na to miano, aczkolwiek wciąż oczywiście podchodząc do rynku kryptowalut ideologicznie, wolałbym, żeby ludzie trzymali swoje kryptowaluty na swoich własnych portfelach i ewentualnie właśnie używali jednej z tych innych opcji, mianowicie chodzi tutaj o proof of stake, gdzie twoje środki zostają u ciebie. To jednak chociażby w przypadku giełdy Binance zrobiłem na ten temat w ogóle oddzielny materiał na temat Binance Earn, gdzie jest mnóstwo sposobów na to, aby twoje kryptowaluty mogły dla ciebie zacząć pracować i znajdziesz to teraz tutaj na górze. Obejrzysz sobie koniecznie później, tak abyś po prostu mógł się zapoznać, co z czym się je. Patrząc na statystyki, i tak większość ludzi trzyma swoje środki na giełdzie, więc jeżeli trzymasz swoje środki na giełdzie, nie tradujesz, tylko tam hodlujesz, tym bardziej można byłoby tym się zainteresować. I naprawdę, jeżeli chodzi o Binance Earn, mamy tam zyski rzędu od kilku do nawet kilkudziesięciu procent w skali roku w danej kryptowalucie. I jeżeli obejrzysz sobie ten materiał na temat Binance Earn, zobaczysz, że tak naprawdę za kliknięciem jednego guzika zaczynasz już zarabiać pasywnie. Więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o naszą listę najprostszych sposobów na generowanie dochodu pasywnego na rynku kryptowalut, to jest zdecydowanie jedna z nich. Kolejnym, trzecim sposobem na dochody pasywne na kryptowalutach są tak zwane airdropy. I teraz już mówię, o co chodzi, bo sam w sobie airdrop nie jest dochodem pasywnym, to jednak bardzo często pojawiają się pytania, okej, no ale Ostapowicz, przecież tutaj ja nie mam pieniędzy, żeby inwestować w kryptowaluty. Prawda jest taka, że na rynku jest sporo airdropów, czyli takich promocji od firm kryptowalutowych, które wchodzą na rynek, które swoje coiny rozdają bardzo często za wykonanie jakichś bardzo prostych zadań. I wtedy albo ten coin ma już w sobie wbudowany protokół proof of stake i tutaj możesz zarabiać te dane coiny, lub ewentualnie, co ja rekomenduję, ewentualnie skeszować część lub całość takiego airdropa i następnie wrzucić go w bardziej zaufane kryptowaluty, takie jak ADA, i tutaj zacząć stake'ować i mieć po prostu dochód pasywny za darmo. I mało tego, nie tylko to jest dochód pasywny, bo dalej pamiętamy, że dalej zostają te zyski kapitałowe, więc korzystamy kilkukrotnie na takich airdropach, więc zdecydowanie, jeżeli myślisz o dochodach pasywnych i nie masz kasy, to także jest jedna z tych opcji, która może tutaj pozwolić na wejście na rynek kryptowalut dużo, dużo łatwiej, dużo, dużo prościej i przede wszystkim bez żadnego ryzyka. W ten sposób przez ostatnie kilka lat ja zarobiłem kilka dobrych tysięcy dolarów i cały czas mam ten kapitał na tym rynku i dalej część z tego kapitału dalej dla mnie pracuje i mam z tego dochód pasywny. Dobre czy dobre? Czwarty sposób na dochód pasywny na krypto. Nagrywam już z apartamentu. Niestety bateria mi się wyładowała i warunki nie były dość sprzyjające. Poza tym mam nadzieję, że jakość dźwięku nie będzie Wam przeszkadzać, aby wyciągnąć z tego wideo jak najwięcej i wyciągnąć z niego esencję. Ale przejdźmy do konkretów, ponieważ jeżeli chodzi o ten czwarty sposób, są to oczywiście afiliacje. Teraz dlaczego afiliacje? Ponieważ tak naprawdę nie wymaga to od Ciebie aż tak dużo pracy, a robiąc to systematycznie przez dłuższy okres, naprawdę możesz to zrobić bardzo, ale to bardzo duże wyniki. Tutaj się powtórzę, ponieważ cały czas uważam, że większość ludzi nie docenia tych małych zarobków, a przecenia to, co tak naprawdę można na tym rynku zrobić. Niektórzy wyobrażają sobie, że będą to dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, czy nawet miliony złotych zarobione właśnie na rynku kryptowalut, jednak mam nadzieję, że już wiecie, że dla większości tak czy siak to nie zagra. Natomiast 1000, 2, 3 tysiące złotych przepływu dodatkowego miesięcznie, moim zdaniem, zmienia życie. I tutaj
tutaj zdecydowanie można to zrobić, wykorzystując tylko te cztery rzeczy. W ciągu kolejnych miesięcy i w ciągu kilku kolejnych lat można to zbudować. Jednak jakie są moje tipy na to, aby te afiliacje były skuteczne, ponieważ każdy z Was prawdopodobnie ma już swoje jakieś social media i ma jakieś tam swoje mniejsze lub większe społeczności. Moja pierwsza rada, zdecydowanie nie spamuj, ponieważ jeżeli wrzucisz jakiś tam swój link partnerski z jakiejś giełdy, z jakiegoś airdropa, czy z czegokolwiek innego, z jakiegoś produktu, który też możesz promować na swoim profilu, najprawdopodobniej dla Ciebie to nie zadziała. Zamiast tego rada pro, zdecydowanie zacznij dokumentować swój proces. Cokolwiek robisz na tym rynku, możesz się po prostu tym podzielić na social mediach w formie takiego po prostu ala pamiętnika, gdzie będziesz po prostu mógł relacjonować to, co się dzieje w Twoich inwestycjach. I uwierz mi, minie 3, 6, 12, 24 miesiące i pomału zaczniesz stawać się autorytetem i tych afiliacji tym samym zacznie przybywać coraz więcej. Od 1 dolara, 2 i tak dalej, efekt kuli śnieżnej. Jak już wiecie, na rynku kryptowalut, przerzucając te zarobione pieniądze w różne sposoby, po prostu można wygenerować właśnie tego typu efekt. I najprostszymi takimi przykładami są oczywiście giełdy kryptowalut, ponieważ jeżeli masz konto na giełdzie, oczywiście możesz tam znaleźć gdzieś link partnerski i tym linkiem się podzielić chociażby ze znajomymi i pomóc im po prostu wejść na ten rynek. Są oczywiście jeszcze jakieś produkty, chociażby jakieś różne portfele sprzętowe, czy chociażby takie airdropy, o których już rozmawialiśmy wcześniej. Nie tylko możesz z nich korzystać, ale także w wielu przypadkach możesz skorzystać z tak zwanego programu partnerskiego i także na tym dodatkowo zarobić. Jednak do tego będziesz potrzebował czasu i moim zdaniem warto ten czas poświęcić. Dlaczego? Ponieważ system, w którym funkcjonujemy, właśnie te 40 lat pracy, po 40 godzin tygodniowo, licząc tylko na emeryturę i na kredyt na mieszkanie, zakłada to, że większość ludzi w tym systemie właśnie musi się po prostu męczyć i, jak to się mówi, od 5 do 5 jakoś przeżyć. Żeby się z tego wyrwać, moim zdaniem warto poświęcić właśnie te 3-4 lata, aby móc w trakcie po prostu zacząć robić rzeczy, które naprawdę Ciebie fascynują i przede wszystkim odzyskać ten czas, który większość ludzi w tym systemie po prostu traci. Bardzo ciekawe badania pokazują w Stanach Zjednoczonych, pośród 30 tysięcy amerykańskich nastolatków zapytano ich, kim chcą zostać w przyszłości i zgadnij, kim chcą być. W zdecydowanej większości, zarówno chłopcy, jak i dziewczyny, chcą zostać albo youtuberami, albo tiktokerami, co oznacza, że zdecydowanie ludzi w internecie będzie po prostu co niemiara i Ty już dzisiaj możesz po prostu zacząć pomału budować tutaj swoją pozycję. I znowu, powtórzę się po raz trzeci, nie musi to być pozycja milionowych wyświetleń na YouTubach czy na TikTokach, po prostu robiąc z kilkaset, nawet kilka tysięcy subskrypcji, możesz po prostu zbudować to, o czym nawet dzisiaj jeszcze nawet nie śnisz. Pytanie jest jednak, czy będziesz cierpliwy, ponieważ na rynku kryptowalut i nie tylko, po prostu wszystko wydaje się, że musi wszystko być szybko. Większość ludzi wchodzi i się denerwuje, jeżeli po 2 tygodniach nie ma żadnych wyników. I to nie ma znaczenia, czy ktoś zaczyna swój własny biznes, czy ktoś wchodzi na rynek kryptowalut, czy ktoś zaczyna budować swojego YouTuba, TikToka, czy kurde, nie wiem, po prostu jakiegoś Facebooka. Nie ma to znaczenia. Wszyscy chcą wszystko szybko. Jeżeli Ty podejdziesz do tego inaczej, będziesz w mniejszości i będziesz miał zdecydowanie większe szanse, aby długoterminowo na tym rynku zbudować coś naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrego dla Ciebie i dla Twojej rodziny. A kiedy Ci już to się uda, czego Ci oczywiście z całego serducha życzę, będziesz miał po prostu dużo więcej czasu, aby realizować swoje pasje. Myślę, to jest temat na oddzielny materiał, gdzie możemy porozmawiać o różnych sposobach tego, co możesz Ty robić na swoich social mediach, ponieważ oczywiście nie muszą to być kryptowaluty. Jest mnóstwo innych rzeczy, które po prostu dzisiaj możesz zacząć robić po prostu i to w pewien sposób zmonetyzować. Dajcie znać, czy takie tematy też Was interesują, ponieważ mnie osobiście bardzo to jara i wciąż zadziwia, jak ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w ciągu kolejnych 3-6 miesięcy, a nie doceniają tego, co mogą zrobić w ciągu kolejnych 3-4 lat. Jeżeli dotrwałeś do końca, dzięki wielkie za Twój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymaj się, cześć.